Meksyk to prawdziwa kolebka miejskich legend, opowieści o duchach, czarów i czarodziei, którzy do dziś zamieszkują niektóre rejony tego kraju. Dawne rytuały to horror, którego akcja przenosi nas do meksykańskiego stanu Veracruz, gdzie w Catemaco, nie tylko na ekranie, ale też w rzeczywistości, znajduje się ośrodek magów, uzdrowicieli i wróżbitów. W tym zagadkowym miejscu wszyscy zainteresowani mogą doświadczyć magicznych rytuałów, a raz do roku odbywa się tu Kongres Czarowników i Czarownic. Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno, i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach, wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie, poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu. Aby dołączyć do tych serwisów, firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. We wschodniej części Meksyku nad brzegiem malowniczego jeziora położone jest miasto, które co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata, chcących poczuć magię na własnej skórze. W Catemaco, bo o nim mowa, zacierają się granice między religią i czarami, faktami i mitami, a w miejscu w tym od stuleci zamieszkują osoby praktykujące białą i czarną magię. Nazwa Catemaco oznacza spalone domy i wzięła się od erupcji położonego niedaleko miasta wulkanu o nazwie San Martin, która kiedyś pogrzebała domostwa i tym samym zmusiła mieszkańców do ewakuacji. Catemaco od zawsze było otoczone gęstą dżunglą, a ponieważ rosło w niej mnóstwo ziół i roślin leczniczych, już starożytni osadnicy z plemion Olmeków, czyli najstarszej meksykańskiej cywilizacji, przy ich pomocy leczyli ludzi i posiedli rozległą wiedzę o medycynie naturalnej. Tereny te stały się krainą uzdrowicieli, co otworzyło drzwi do odprawiania obrzędów magii i spirytyzmu. Olmekowie zapoczątkowali wiele niekatolickich wierzeń i praktyk, które następnie po przybyciu konkwistadorów wymieszały się z głoszonymi przez nich chrześcijańskimi doktrynami. Wraz z podbojem przybyli też afrykańscy niewolnicy, praktykujący m.in. obrzędy wudu, które również zakorzeniły się w kulturze Catemaco, a wszystkie te wierzenia stworzyły razem niespotykaną nigdzie na świecie religię, którą Meksykanie nazwali po prostu magią. Ta mieszanka wierzeń jest widoczna w mieście prawie na każdym kroku, gdzie na domach zdobionych pentagramami są czczeni katoliccy święci, a mieszkańcy szukają pomocy duchowej, zarówno u księży, lekarzy, jak i lokalnych czarowników. Szacuje się, że obecnie około 80 czarowników, czarownic i szamanów przeprowadza w mieście rytuały białej i czarnej magii, takie jak niegdyś ich przodkowie, z wielkim szacunkiem i powagą dokonują wszelkich mistyczno-wróżbiarskich obrzędów, zaczynając od duchowego oczyszczenia, po przywoływanie duchów i innych niematerialnych bytów. Można tam spotkać uzdrowicieli, którzy rozpalają ogniska i składają ofiary ze zwierząt oraz osoby leczące przy pomocy ziół, zbóż czy nasion. Krążą też pogłoski o Nahuales, czyli potężnych wiedźmach, które oprócz uprawiania czarów wobec innych, same potrafią ponoć przemienić się w drapieżne zwierzęta i krążyć nocą po lesie. Najbardziej podstawowym rytuałem oferowanym przez czarowników jest oczyszczenie duchowe, czyli limpia espiritual. Ceremonia polega przede wszystkim na modlitwach do katolickich świętych, a w czasie obrzędu używa się także kurzych jaj, które są pocierane o ciało, a następnie rozbijane do szklanki z wodą. Następnie gałązkami rozmarynu muska się głowę, nogi i tułów osoby oczyszczanej, wymawiając przy tym formułki magiczne. Na podstawie tego, co zobaczy w szklance z jajkiem, czarownik udzieli rad i przepowiedni. Cały rytuał kończy się modlitwą i spryskaniem dużą ilością perfum.
Odwiedzający Catemaco mogą zakupić specjalne amulety, które mają zapewnić szczęście w miłości, powodzenie w biznesie czy karierze zawodowej, pomóc w znalezieniu męża czy ochronę od złego. W sklepikach można kupić lalki z wbitymi igłami czy fiolki z tajemniczymi miksturami. Na ścianach wiszą suszone zioła o niezwykłych właściwościach. Handlarze sprzedają również wonne kadzidła, a magiczne talizmany są na wyciągnięcie ręki. W meksykańskiej krainie czarowników w stanie Veracruz ruch turystyczny kwitnie cały rok, a chętnych do poddania się tajemniczym rytuałom jest jeszcze więcej, gdy w kraju zbliżają się wybory. Politycy ze wszystkich zakątków Meksyku notorycznie przyjeżdżają do Catemaco, gdyż wierzą, że obrzędy szamanów i czarownic zapewnią im powodzenie w karierze politycznej, a rzucone klątwy zaszkodzą politycznym rywalom. Obecnie za najpotężniejszego czarownika w Catemaco uważa się Hectora Betaza Domingueza, nazywanego także El Cuervo, czyli wrona. I to właśnie do niego najczęściej zgłaszają się politycy, czy też znani meksykańscy artyści z prośbą o rytuały. Za odprawienie czarów i rytuałów są pobierane oczywiście pieniądze, a im bardziej złożony rytuał, tym wyższa cena. A chętnych na magiczne rytuały jest tak ogromna, że tamtejsi wróżbici mają ręce pełne roboty. W Catemaco co roku w marcu odbywa się niezwykłe wydarzenie o nazwie Międzynarodowy Kongres Czarowników i Czarownic, na którym spotykają się najwięksi wróżbici, uzdrowiciele i magowie z całego regionu. W tym samym czasie jest też obchodzony Dia del Brujo, czyli Dzień Czarowników, który przyciąga turystów z całego świata. Jest to czas, gdy świętuje całe Catemaco. To właśnie wtedy czarownicy doskonalą swoje zdolności magiczne, odbywają się msze oczyszczające w ich intencji, są organizowane wycieczki do miejscowych magów, podczas których każdy odwiedzający może prosić o zaklęcia z prośbą o miłość, pieniądze czy dostatek. Wierzący gromadzą się też w mieście, by oczyścić swoją aurę i zdobyć amulety na szczęście. Dzięki takim uroczystościom Catemaco stało się kolebką magii znaną na całym świecie. Choć nie brakuje sceptyków, którzy przekonują, że czarownicy wyłudzają pieniądze od bezbronnych ludzi, znacznie więcej osób faktycznie wierzy w ich niezwykłe moce.